jeżeli myślimy o wdrożeniu kiedyś w przyszłości komunikacji samochodów autonomicznych, no to one muszą się poruszać po drogach, ale na tej drodze musi być infrastruktura 5G, czyli tak naprawdę potrzebna jest nam pełna infrastruktura od samego początku budowana. Stąd między innymi w tym celu podpisaliśmy jeszcze w forum w Krynicy list intencyjny z Litwą dotyczący budowy takiej infrastruktury testowej przy Via Baltica, no ale to dotyczy wszystkich inwestycji. Rozmawialiśmy z ministrami transportów z Unii Europejskiej na temat budowy wspólnej sieci Rail Carpathia, Via Carpathia, sieci autostradowej. I tam trzeba po prostu od samego początku myśleć o budowie infrastruktury cyfrowej, bo tak naprawdę przygotowaniu tego wspólnie. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w 2020, no najpóźniej w 2022, przynajmniej jedno miasto w każdym z państw europejskich powinno mieć zbudowaną infrastrukturę. Kilka miast już jest bardzo zainteresowanych, niektóre bardziej zaawansowane. Są prace testowe zarówno samych miast, w Łodzi na przykład Politechnika, nie miasto w Łodzi, tylko Politechnika Łódzka z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną przygotowuje się do takiego pilotażu na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, ale takie testy prowadzą też sami operatorzy. Ostatnio Orange przeprowadził taki test w Gliwicach. Wiem, że jedna z kolejnych firm planuje taki test w Warszawie. No, myślę, że to będzie rozwijać. My wytypowaliśmy 20 potencjalnych obszarów, w których możemy miast, czy też metropolii, aglomeracji, w których jest możliwe z uwagi na dostępność częstotliwości, to jest istotne, uruchomienie w miarę szybko 5G. Z jednej strony technologia 5G, ale z drugiej strony wiemy, że w Polsce też pojawiają się obszary, w których nadal występują białe plamy. Wiemy, że w Katowicach będziecie Państwo podpisywali umowę, która ma przyczynić się do tego, aby tych plam białych w Polsce było jak najmniej. Pytanie, czego umowa będzie dotyczyła z jednej strony i z drugiej strony tak naprawdę ile jeszcze pracy przed Państwem? Ta umowa to jest kolejny etap projektu rozbudowy sieci szerokopasmowych w Polsce, sieci światłowodowej, to jest przede wszystkim istotne. Dotyczy czterech obszarów na terenie województwa śląskiego, natomiast to jest finał tak naprawdę etapu trzeciego tego projektu, w ramach którego kilkudziesięciu operatorów telekomunikacyjnych podpisało umowy na rozbudowę sieci światłowodowej. Wartość tych wszystkich projektów przekracza 6 miliardów złotych, z tego 4 miliardy jest ze środków publicznych, krajowych i unijnych. Te inwestycje zakładają przyłączenie szybkim internetem ponad 2 milionów gospodarstw w Polsce i wszystkich placówek oświatowych. Umowy, które w tej chwili podpisujemy, czas ich realizacji taki fizyczny to jest 36 miesięcy. Każdy beneficjent ma tyle czasu. Większość, jednak 80% tej inwestycji powinna być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy. Dlatego, że z inicjatywy wszystkich CSIRT-ów, czyli NASK-u, ABW i MON-u, powstał pomysł uruchomienia portalu pod nazwą Bezpieczne Wybory. Portalu, który ma być takim kompendium wiedzy, jak nie dać się, mówiąc brutalnie, oszukać i jak pilnować także bezpieczeństwa w sieci, ale przede wszystkim głównym celem jest ochrona przed kampaniami dezinformacyjnymi, zarówno na tym poziomie ogólnokrajowym, jak i na poziomie lokalnym. Możliwość dopisywania się do rejestru wyborców już funkcjonowała, my po prostu tą usługę poprawiliśmy. Poprawiliśmy ją z dwóch powodów, bo się trochę zmieniła ordynacja wyborcza, więc kodeks wyborczy, więc trzeba było tutaj pewne elementy dopasować, a z drugiej strony chcieliśmy, żeby ta usługa była dużo, dużo łatwiejsza, dużo bardziej intuicyjna i bazowała na danych, które są w rejestrach i tak jest w istocie. Do tej pory, według moich informacji z wczoraj, z usługi, z możliwości dopisania się elektronicznie online do rejestru wyborców skorzystało ponad 9 tysięcy osób, więc zakładamy, że w tym tygodniu ten proces będzie jeszcze bardziej intensywny.